Okej, robaczki. Godzina 18:19, w pół do siódmej prawie. Czas najwyższy postawić zestawy. Przyjechałem dzisiaj koło południa. Czekałem, aż przestanie wiać, bo dosyć mocno wiało w ciągu dnia i tak samo będzie w sobotę, tak samo będzie w niedzielę. No i w poniedziałek wiatr ma się obracać z tamtego kierunku, czyli z południowego zachodu. Jak na razie przez dłuższy okres czasu dokuczał wiatr południowo-wschodni. W ciągu dnia bardzo mocny, nasilał się tutaj dosyć festy. Tutaj nęciłem sobie miejscówkę, którą sobie upatrzyłem tutaj blisko przy Trzcinach, dlatego że zaobserwowałem tam, kiedy tu pływałem wcześniej, amura, który pięknie ściągał liście z Trzcin. Natomiast pogoda była totalnie klarowna, więc było pięknie wszystko widać. Cóż, mam nadzieję, że na noc ten wiaterek kompletnie ucichnie. Przyjechałem wcześniej dlatego, że bo mógłbym przyjechać w poniedziałek i tutaj łowić. Będzie to taka zmiana temperatury ciepłej też na chłodną, także będzie bodziec taki, że rybki moim zdaniem powinny zacząć żerować na początku przyszłego tygodnia, czyli poniedziałek, wtorek. Temperatura z 30 stopni spadnie do 17, także dosyć grubo. Wiaterek odwróci się nawet na południowo-zachodni i nawet na zachodni, także będzie tutaj przy tym brzegu, myślę, że dopiero gdzieś w czwartek, piątek, a dzisiaj mamy sobotę, zrobi się flauta, bo do tego okresu będę pomalutku donęcał. Mam ze sobą i kukurydzę, i kule, oczywiście kule z firmy Bajdzon i nęcę tutaj Frutejsem, jak i Scopim. Kule mam zanęcone, trzymam sobie tam też na pontonie, nie zanęcone, tylko zamoczone w wodzie, trzymam sobie na pontonie. No i chciałbym Wam tylko powiedzieć, że wzdłuż tego pasa Trzcin, przy samych Trzcinach, jest stosunkowo głęboko, bo jest 2,5 metra. Wszędzie jest twarde dno, naprawdę mocno twarde dno, dosłownie beton. I pięknie od samych Trzcin w głąb jeziora szybko się zgłębia, nawet do 10 metrów. Mam zaznaczonego markera na głębokości 3,80. Jeden zestaw będę stawiał właśnie tutaj w granicach 4 metrów, to będzie lewa wędka, a prawa wędka będzie stała na głębokości między 2-2,5 metra. To będzie przy pasie Trzcin. Podejrzewam, że zobaczymy, ale być może na dzień będę te wędki wyciągał, jak będzie mocno falować, będę stawiał tylko właśnie wieczorem, tak jak już będzie słońce zachodzić, żeby stały wędki na noc, chyba że się kierunek wiatru obróci, no to wtedy będę stawiał i będą stały cały czas. Zestawy oczywiście, słuchajcie, tutaj nie ma żadnych zmian. Jedyne co postanowiłem, to tutaj oczywiście jeden zestaw to jest Scopy, drugi zestaw to jest Frutejs. Trzymam się cały czas tych samych przyponów, czyli multi-kombi rig. Na jednym multi-kombi rigu mam dosyć mocno wybitą przynętę. Jest to 20 balans Scopy, 16 popek Scopy i do tego sztuczna kukurydza, która jest zamoczona w aromacie citruza. Te zestawy są w siateczce PVA, gdzie kule pokrojone na pół 30 mm. W drugim zestawie, na drugim przyponie jest Frutejs 20 balans i 16 popek na tym samym przyponie multi-kombi rig i również 30 w tym przypadku Frutejs krojone na pół. Na pół dlatego, że dosyć duży spad będzie tutaj na lewej stronie, czyli tutaj przy głębokości niemalże 4 metrów. No i tam o tych 2,5 metra też się tak dosyć gwałtownie zaczyna zgłębiać, więc 30, dlatego że szybko drobnica nie podoła tutaj, żeby te 30 rozbić i żeby one w okolicy zestawu gdzieś tam dłużej przytrzymały się, przynajmniej do samego rana, i przynęciły dobrze, fajnie rybkę. Z
Spodziewam się tutaj niestety, że będą mnie dosyć mocno molestować leszcze, ze względu na to, że tego leszcza ponoć to jest bardzo dużo. Nie musi być ponoć, bo przy takim dużym jeziorze 600 hektarów, no to tej ryby musi być dosyć sporo białej. Wcześniej podsypałem kul właśnie moczonych, frutejs i skołpi i tak samo kukurydzy, więc już tego sypał nie będę. Stawiam zestawy, bo się fajnie uspokoiło, no i wtedy czekam. Odezwę się za jakiś czas. Mam zamiar stać w tym miejscu, znaczy łowić w tym miejscu, nie ruszając się w ogóle kompletnie nigdzie, bo chciałbym trafić na prognozę pogody, która powoduje, że zrobi się kompletna flauta i chciałbym zaobserwować, co tutaj się dzieje. W przyszłym tygodniu, jeżeli się odwróci kierunek wiatru na południowo-wschodni, czyli z przeciwnego kierunku, to jest szansa na to, że po prostu przemieszczę się z drugiej strony tak, żeby stać dziobem do wiatru, bo w przyszłym tygodniu również ma troszeczkę popadać i nie chciałbym, żeby mi to centralnie padało do środka, tylko chciałbym się obrócić, więc tutaj wykorzystam być może w ciągu dnia jakiś silniejszy wiaterek po to, żeby się po prostu przemieścić z drugiej strony, markera, też w okolicy jakieś 60-70 metrów, bo w takiej odległości stoję i stać po prostu z tamtej strony. No ale to dopiero mam w głowie taki plan, wszystko wyniknie w trakcie, zobaczę, jak to będzie wyglądać z prognozą pogody i wtedy dopiero podejmę decyzję, co dalej robić. Dlaczego akurat to miejsce tu mnie zainteresowało? Jeszcze Wam tylko podpowiem, że oprócz tego, że zaobserwowałem tutaj, jak Amur podjadał sobie liście trzciny, tutaj przyciągnęło moją uwagę też dno, jak tutaj ono się znajduje, bo ja tak naprawdę jestem tuż przy samym cyplu, także ten brzeg tutaj, on już zakręca tutaj obok mnie takim cyplem. I zazwyczaj, jak są takie cyple, on tak zakręca i to jezioro tam idzie w głąb. Zazwyczaj jak jest cypel, to jest taka łacha w głąb wody. No i ta łacha występuje tutaj i na tej łasze jest dosyć liczna bujna roślinność pod wodą, gdzie tej roślinności praktycznie tutaj nie ma, bo to zaraz robi się głęboko. Także to jest takie miejsce, rzekłbym, że gdzieś ta ryba... No jest duża szansa, że przy silnych wiatrach ona gdzieś może się tutaj kumuluje, a przy fajnej, klarownej pogodzie wychodzi na tą płyciznę i być może tutaj sobie żywi się tym zielskiem lub jakimiś żyjątkami, które są w tym zielsku, ewentualnie właśnie tak jak w przypadku amurów tutaj liśćmi z trzcin, dlatego że ma bardzo szybką drogę ucieczki na głęboką wodę, to jest to rozległa woda potężna. Nie łowiłem jeszcze na tak dużej wodzie, dlatego potrzebuję poświęcić temu trochę czasu i zobaczyć, jak ten wyki będzie się tutaj przedstawiać. Tak po skrócie chciałem Wam tylko tyle powiedzieć. Ja się biorę za stawianie zestawów. Trzymajcie się, rybaczki, do następnego wejścia. Ja sobie dzisiaj odpocznę. Widzę, że ten wiaterek już fajnie siada, więc zapowiada się bardzo fajna nocka. Przyda się trochę tego chłodu, który już się tutaj pokazuje. Także trzymajcie się, ja zbieram. Mogę powiedzieć, jedna wędeczka jest wyciągnięta, stoi na stojaczku, tak jak powiedziałem sobie, w ciągu dnia nie będę tutaj za bardzo się gdzieś angażował w łowienie właśnie z tego względu, co tu może mniej więcej słyszycie. Właśnie przypłynął sobie pan na skuterze z jakieś 40 minut temu. Tu jest 600 hektarów jezioro, a pan sobie akurat tutaj koło mnie znalazł fajne miejsce i sobie pływa. Cóż, na tak dużą wodę, no mnie to nie przeszkadza. Wczoraj mocniej bujało, choćby ze względu na całą siłę wiatru. Dzisiaj bardzo dużo łodzi, sobota, piękna pogoda, każdy korzysta jak może.
Także tak to wygląda. No i co? Spodziewałem się jednego, leszczy. I to właśnie się stało. Dzisiaj w nocy atakowałem mnie ostro leszcze. Także kombinuję co mogę. Dwa bałwanki na długim włosie. Dwa razy 20, jeżeli to nie pomoże, pójdzie 2x24. Także tutaj jedyny ratunek. Cóż, donęciłem dzisiaj, żeby im tam więcej tego futru dać, żeby starczało może dla jakichś większych rybek, a nóż widelec może coś tutaj przejdzie. Daję sobie czas na razie do, tak powiem, w niedzieli wieczora, bo może nawet i do poniedziałku do rana, dlatego że ta pogoda gdzieś tam w tych granicach ma się zmienić. No i cisza się zrobi tutaj, wiadomo, no bo to weekend każdy chce skorzystać, tak jak mówiłem. No i liczę na jakiś może, nie wiem, wtorek, środę, zobaczymy co to będzie. Może coś tu się ruszy, może coś będzie przepływać wzdłuż lądu, może coś takiego. Chodzi mi o to, żeby ten wiatr się odbył na zachodni, to byłoby tutaj pięknie. Dosyć sporo drapieżnika, jedynie tyle co zaobserwowałem. No i piękna, gwieździsta noc ze spadającymi tymi, no można powiedzieć, meteorytami, to się jakoś inaczej nazywa, no nie będę wnikał. Bardzo spektakularna noc. Słuchajcie, nic dodać, nic ująć, kule namoczone, Scopy Fruitace, dzisiaj poleciał kilogram, jakieś półtorej godzinki temu, a godzina będzie gdzieś po 12 chyba, tak, 12.44, po prostu czekam. A przede wszystkim na ten spokój, który w nocy tu jest, bo ten spokój w nocy jest normalnie, oddaje wszystko, kurwa. No. A, teraz niech inni pływają. Na razie do następnego. Łóżeczko, które jest bardzo wygodne, postawione w ten sposób. Pod spodem naprawdę dużo futru, owoców, jedzenia i tak dalej. Jeden akumulator, który wykorzystuję tutaj w środku. Inne powerbanki, pierdołki. Strona kuchenna bardziej i do robienia zestawów. Tak to wygląda. Wenteczki na pawęży. Jedna zdjęta, niepostawiona. Druga stoi postawiona. Potem zakotwiczony na czterech kotwicach. Dwie kotwice z rufy, dwie kotwice z dziobu. Ta strona to jest strona od strony jeziora, czyli w tą stronę jest coraz głębiej. Lina 35 metrów. Od kotwicy w stronę pontonu jest zawiązany tak zwany prosiak. Jest to ciężarek o ciężarze do 4 kg. Chodzi o to, żeby po naciągnięciu wszystkich lin te ciężarki, dwa, które są z lewej, znaczy na rufie i na dziobie od strony tej głębszej, dociążały kotwicę i amortyzowały te wszelkie szarpnięcia, dlatego tak fajnie mi się tutaj stoi. I z prawej strony wenteczka na łokonka i oczywiście podbierak. Siedzę sobie na kibelku. Mam z tyłu również krzesło, które stawiam sobie tutaj na otwartym pokładzie i delektuję się. Oczywiście nie tym, co teraz się dzieje, bo teraz jest wielki harmider, dlatego że jest sobota. Jest to jezioro potężne, 600 hektarów. Nie ma tu strefy ciszy i pływa bardzo dużo jednostek. Ludzie korzystają z pogody, z wody i liczyłem się z tym, także nie jestem w ogóle tym zaskoczony. Dzisiaj buja właśnie ze względu na to, że dużo jednostek pływa. Wczoraj bujało ze względu na to, że dosyć silnie wiało. W nocy kompletnie wszystko zdycha i przychodzi czas na odpoczynek, dlatego w ciągu dnia więcej czasu spędzam na tym, aby pospać, odpocząć. Nie za bardzo przejmuję się wędkowaniem, bardziej skupiam się na wędkowaniu w nocy. Mam nadzieję, że z niedzieli na poniedziałek, że w poniedziałek już się wszystko zmieni, że prognoza pogody się sprawdzi, że już nie będzie tego upału, że przyjdzie wiatr z kierunków zachodnich, czyli właśnie z tego oto brzegu tutaj, i mam nadzieję, że tam się zrobi flauta i rybka pojawi się tam, tak jak spotkałem tego amurka, który skubał tam liście. Jest to ogrom wody i nie jest powiedziane, że on tutaj wróci, mam tylko po prostu taką nadzieję. Co zwróciło moją uwagę i dlaczego akurat teraz głównie chciałem przyjechać na weekend? Chciałem zobaczyć, co tu się dzieje. Słuchajcie, zaobserwowałem przede wszystkim, gdzie wędkarze stają. Jest jedna strona jeziora, gdzie praktycznie wszyscy wędkarze przemierzają całe dosłownie jezioro, żeby stanąć w tamtym miejscu, w jednym miejscu. Ja to miejsce mniej więcej znam, bo wcześniej tam pływałem. Okazuje się, że tam, gdzie jest ta płycizna, oni łowią tam na tych skarpach.
Ja tam łowiłem również okonki i podejrzewam, że tam bardziej bym miał większe szanse na złowienie jakiejś rybki, tylko chodzi o to, że samo donęcanie takiego miejsca jest dosyć uciążliwe, dlatego że no, jest to stosunkowo daleko od miejsca, gdzie mogę się zwotować. No i jeszcze jedna ciekawostka, to właśnie jest to, co chcę Wam pokazać, to jest ponton i pływająca lodówka. Na pontonie ładuje się jeden akumulator. Nie wiem, czy mówiłem, ale trzymam ponton na długiej lince. Chodzi o to, żeby ten ponton nie obijał mi się mniejszy o duży ponton, żeby nie zrobić sobie jakiejś przypadkowej dziury przez własną głupotę, bo po co? A tak sobie ponton elegancko stoi na długiej lince stylonowej, która dobrze amortyzuje, bo stylon się pięknie rozciąga. Tak to wygląda. Przy okazji zamontowałem sobie tutaj oczywiście panel, żeby mi się ten akumulator ładował, bo ja podpłynąłem sobie tutaj na silniku elektrycznym, nie brałem spalinowego. A tutaj proszę, lodóweczka, która była kiedyś przeze mnie zrobiona w Norwegii z liteksu, pomrożone butelki z wodą, no i futer oczywiście, jakieś kiełbaski, coś tam, wątpię, żebym ja to wszystko zjadł, jakiś grill, no to co będzie go zrobić. Wyobraźcie sobie, że taka lodóweczka trzyma mi żarełko przez tydzień. Nie muszę się przejmować tym, że to mi się roztopi, że coś mi się zepsuje. Tak to wygląda. Lodóweczka jest tak zrobiona, że mogę śmiało ją wyciągnąć z tego małego pontonu, podczepić i ona sobie na przykład, powiedzmy, tutaj by pływała. W ogóle nie zatonie, z całym tym ciężarem będzie się unosić. Nie ma żadnego problemu, bo liteks to jest twardy stropian, który ma potężną wyporność. Także tak to mniej więcej wygląda. Taki patent, który zdaje egzamin. Na ostatniej zasiadce, kiedy byliśmy, trzymałem surowe mięsko pomrożone dla pieska, poporcjowane. Żona poporcjowała i wyobraźcie sobie, że jeszcze końcówkę tego mięska normalnie zamrożone zawiozłem do domku. Także tak to wygląda. Świeżo po śniadanku, chociaż jest grubo po 12. Zaraz walnę się na werko i w tym przeciągu, w tej gorączce niby, ale w tym przeciągu, gdzie temperatura tutaj jest, mogę śmiało powiedzieć, jakieś 20, może 2 stopnie, pięknie się położę i sobie będę odpoczywał. I tego Wam wszystkim życzę, żeby dążyć za marzeniami, żeby pomóc tym marzeniom, żeby je spełniać, a upartość, tak jak moja, w końcu zwieńczy to wszystko i sukces zostanie osiągnięty. Na razie, robaczki. Zdrówka życzę i z fartem. Nie dają mi szans. Japony. Nie dają mi szans. Chyba 30 pójdzie w ruch. No. To balans. Taki gnój. Oj, kochany. Chciałem Wam pokazać. Dwie dwudziestki i popek. I zapięty za dolną warę. Fuh! Ja pierdolę, to jakiś obłęd, co tu się dzieje? Fuh! Już tu nie ma czym oddychać. Fuh!
Dobra, słuchajcie, właśnie wyciągnąłem zestaw leszcza. Wziął leszcz, zobaczcie na taki zestaw. Dwie dwudziestki i popek na długim włosie, zapięty za dolną wargę. Tak, pytanie teraz, co dalej? Nic nie przychodzi mi innego do głowy, jak założyć kulę 30. Także daję 30 pojedynczą bez popka i zobaczę, co z tego wyniknie. Kurde, ale to, co tu się dzieje, to jest katastrofa. Normalnie, kuźwa, katastrofa. Gdybym nie miał moskitier, to bym się tu ugotował, a te, bo to nie są komary, to są jakieś inne, kuźwa, dziady, to by mnie zażarły. Normalnie. Zobaczcie, co tu tego jest. Jak wychodzę z latarką na zewnątrz, to muszę ją wyłączać, bo nie ma czym oddychać. Patrzcie. Szok. Okej, witajcie, robaczki. Godzina 9:33. Czas na siadanko. Zrobiło się deszczowo. Troszeczkę wietrznie, ale za to bezpiecznie. Mamy poniedziałek, więc nie widzę tu żadnych środków pływających. Pod tym względem jest cisza i spokój. O godzinie 14:00 kierunek wiatru zmieni się na zachodni, południowo-zachodni, czyli będzie wiał w tamtym kierunku. Teraz wieje w tym kierunku, dlatego trochę buja. No i jak ten kierunek wiatru zmieni się na ten właśnie zachodni, południowo-zachodni, przybierze on mocno na sile, ma przejść jakiś sztorm. Mam nadzieję, że tu ten kierunek wiatru nie wywoła jakiejś wielkiej fali, ale coś tam może mocniej pobujać. Cały czas mnie tu napastuje ten wiatr na ten brzeg. Zestawy stoją pod cyplem tutaj. Przy brzegu jeden i na 2,5 metrach. Drugi stoi na 4, można powiedzieć. Cały czas w nocy leszcze mnie molestowały jak zwykle. Nawet nie pomogły kule 2x20 plus popek, czyli 3 kule na włosie 7-centymetrowym. Leszcz zapięty centralnie za dolną wargę. Co zresztą widać było. Poza tym kilka innych leszczy zmieniłem kulę na 30 z popkiem i do rana spokój. Także trzymam zestawy do wieczora. Wieczorem przestanie padać i jak uspokoi się ten sztorm, przygotuję sobie zestawy, aby je przestawić, donęcić miejscóweczki. No i czekam dalej. Mamy poniedziałek, mam zamiar wytrzymać do piątku. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Także na razie trzymajcie się, rybaczki, do następnego. Okej. Słuchajcie, no jest u mnie tutaj z leszczami trochę, uśmiechnij się, żony, trochę problem i muszę go jakoś rozwiązać. Dlatego staram się temu zapobiec i dlatego staram się znaleźć jakieś rozwiązanie. No i wjechały kule 30. Wjechały kule 30. Na jednym z zestawów dzisiaj w nocy postawiłem kulę 30, no i okazało się, że na tą wędeczkę przestały brać leszcze. Dlatego chcę pokazać wam, jak to mniej więcej wyglądało. Przedstawić wam, jak to mniej więcej wyglądało. Słuchajcie, najpierw stawiałem bałwanki na 20 balans. W tym przypadku to był Scopy i Fruitace. I do tego popki 16. Na te zestawiki łowiły mi się leszcze. Na multikombirigach, na krótko, na mikrokrętiku łowiły mi się leszcze. Postanowiłem więc stawiać 2x20 balans w
tym samym smaku i aromacie również łowiłem leszcze. Później stawiałem dwa razy 20 i do tego raz 16, czyli trzy kule już na długim włosie i tak łowiłem leszcze. Później postanowiłem rzucić 30 ładnie wkomponowaną 16 popek. W tym przypadku nie jest to balans, jest to tonąca kula. To jest akurat fruteis, słuchajcie, z fruteisem popkiem 16 i te kuleczki, takie zestawy. Multi kombi rig, oczywiście z kółeczkiem na włosie, troszeczkę kombinacji, no ale używam takich zestawów, dlatego że łatwo jest hak wymienić. W tym przypadku jest to hak kordy. Ten haczyk używam tutaj dlatego, że on ma piękny łuk kolankowy. One co prawda pękają mi te haki tutaj przy amurach źle zaciętych, ale zdarzało się, że duże ryby na nie też wyciągałem, jak się dobrze wpięła. Teraz tak, jeżeli chodzi o nęcenie, nęcę w jednym miejscu 2,5 metra głęboko. Przy trzcinkach jest tak głęboko i tam nęcę partykułami, podrzucam trochę kul 24, a w drugim miejscu na 4 metrach wrzucam kulki 24 i do zestawu w pobliżu zestawu 30 na pół krojone, żeby się ładnie zestaw ułożył. Ciężarki 250-300 gram, tak żeby na spadach, bo tam są spady, trzymały mi cały zestaw. Oczywiście pośród nęconych kulek 24 również są kulki krojone. Układam zestaw w siatce PVA, tak żeby kulek pod spodem, które są krojone, bo ta jest na włosie, w środku w drugiej kuli jest haczyk, w drugiej kuli w środku jest ciężarek, który znajduje się pod hakiem i ten ciężarek znajduje się pod tym węzełkiem tutaj. I tak naprawdę to miejsce trzyma mi cały zestaw. Chodzi o to, żeby nawet gdybym chciał rzucić, chociaż tego nie robię, to nie mam prawa zaburzyć tego miejsca tutaj, czyli nie zaciągam pętelki D na multikombirgu. Słuchajcie, to jest bardzo proste. Ja sobie wykombinowałem taki sposób, już go wcześniej pokazywałem. Układam sobie najpierw kulę na włosie, która idzie do środka, a następnie układam sobie hak. W tym przypadku jest to fruteis, więc używam kul fruteisa. 30 kule krojone na pół, haczyk w środku w kuli, ciach, kula do środka i jest druga kula w tubie. Tuba wielkością jest dopasowana do oczywiście średnicy kul, tak żeby one mi stosunkowo ciasno wchodziły. Mogą też lekko, tylko to wychodzi troszeczkę ciężej, a ja staram się to robić w miarę ciasno. Trzecia kula wchodzi z ciężarkiem do środka, cyk, ciach. Jak widzicie, to naprawdę zbyt lekko nie wchodzi, ale jakoś sobie co wepnę i sobie z tym poradzę. Cyk. Chodzi o to, że tu mi się później bardzo fajnie to wszystko układa. Myślałem, że strzeliła tuba. Ciach. Ładnie jest wszystko ułożone. W środku haczyk. Tu na wierzchu widzę ciężarek. Czyli nad ciężarkiem wiążę. Do tego tasiemka PVA. Raz, dwa, 3, 4, 5. Zawiązuję, wycinam i po sprawie. Zaraz tutaj jeszcze ważną informacją jest to, żeby przy wycinaniu siateczki nie przeciąć materiału z przyponu tego sztywnego. Ja już to pokazywałem, ale jeszcze mnie prosili tutaj po niektórzy na priv, żebym pokazał. I to nie robi, mogę pokazać. Patrzę sobie z góry, żeby zaobserwować, gdzie idzie dokładnie sztywny materiał, żeby go nie przeciąć, i wycinam sobie. Dla bezpieczeństwa również mogę go wyciągnąć, nie? Cyk. Mam go na wierzchu, jestem pewien, że go
nie przetnę. Tak. Taki oto sposób mam zrobiony zestaw, który po położeniu na dnie okazuje się, że te dwie kule, które są u góry przecięte na pół, układają się ładnie na spadzie i one nie schodzą niżej. I nawet wtedy, kiedy uderzają w nie jakieś inne rybki, to one nie przemieszczają się z miejsca na miejsce, tak jak w przypadku całych kul. Natomiast ta ustawia się pionowo do góry popkiem, ale leży na dnie, obok haczyk. No i temu, jak zaobserwowałem, leszcze rady nie dają. Tym samym zwiększam swoją szansę na to, aby te kule już móc zostawić na dwie doby, a nie na jedną, i zwiększyć swoje szanse, jak i na to, żeby pobrała jakaś inna rybka typu karp czy amur. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Także pierwsze trzy doby polegały na tym, abym znalazł sposób na to, żeby się pozbyć leszczy, jeżeli chodzi o łowienie ich na takie zestawy, na haczyk, bo leszcze to tam one będą i będą skubać te kule nawet 24, które z czasem po prostu zmniejszają swoją objętość w wodzie, bo dlatego, że rozmiękają, inne rybki je skubią i tak dalej. No i cóż, wstawiam te zestawy za jakieś półtorej godzinki i czekam do najprawdopodobniej pojutrza. Na razie tymczasem, robaczki, tyle z mojej karpiowej pływającej szteli. No i jeszcze, by mieć pewność, czy ten zestaw, który zrobiłem, będę mógł zostawić na dwie noce, to chciałbym wam pokazać, że po jednej dobie ten zestaw, to jest wcześniej, co rzuciłem w nocy, dlatego nie jest na innym haczyku, ale ogólnie zrobione tak samo, został trochę obgryziony już przez drobnicę, być może przez jakieś raczki. Stąd właśnie kule 30 mają bardzo dobrą rację bytu na tak dużych wodach, o tak dużej presji na rybku czy też leszczy, i warto mieć w swoim arsenale taki kaliber. Dobra, wedeczkę wyciągnąłem, żeby sprawdzić, co jest co. Teraz stawiam zestaw i już go zostawiam na dwie doby. No nie wierzę. Nie no, mam nadzieję, że kurwa on tam nie siedzi. To jakieś wolne żarty. No kurde, nie. O ludzie. Że jak leszcz pociągnie, to tutaj jest taka szansa, że szczurla się trochę ciężarek, bo tam jest skarpa, ale on prędzej czy później zaraz się zatrzyma, bo ona nie jest jakaś tam taka stroma. Ale wszystko jest. Złapał się, bym był go czuł, jakby był. I leszcz, jak już się złapie tu akurat na te zestawy, no to ściąga mi ciężarki i wtedy robi się luźna plecionka. A jak wziąłem kij do wędki, to czułem, że ciężarek jeszcze jest. Kompletnie nic się nie żerpało, więc mam dużą nadzieję, że nie siedzi na tym haku leszcz, po prostu gdzieś pociągnął jakimś cudem, albo też co, po prostu uderzyło w żyłkę. Jest ich tam na pewno masę,
więc one tam ostro baraszkują. No ale miejmy nadzieję, że jest wszystko ok. Nie chcę tam po prostu pływać, wywierać presji, dlatego że zrobił się wiatr zachodni. Jest tylko taka fala lekka martwica. No i temperatura spadła do 14 stopni, czyli diametralnie spadła temperatura. Była ponad 30, o połowę ponad. No i ciśnienie spadło do 1000 hektopaskali. Następnie, jeżeli chodzi o jutrzejszy dzień, to jutro ten wiatr z samego rana, gdzieś o 5, ma się tylko obrócić na chwilę na południowo-zachodni i z powrotem do zachodniego i o godzinie 10 ma dowalić 50 km, może nawet 60 km na godzinę. To będzie ostro dymał do godziny gdzieś 18-19. Także jutro dzień będzie piździawa, ale będzie biało z zachodu i tutaj, gdzie ja stoję, powinno być w miarę cicho. To znaczy, chodzi o to, że nie będzie fali. Natomiast chcę te zestawy zostawić przynajmniej do jutra. No i zobaczymy, co będzie dalej. Natomiast pojutrze wiatr południowo-zachodni też bardzo silny i tutaj będzie ostro bujało w ciągu dnia. Także czeka mnie dużo cierpliwości. No, tracę nadzieję, że coś tutaj złowię, ale nie poddaję się. Będę się trzymał tego miejsca do samego końca i zaraz wyjdzie. Także jedę się położyć, mam nadzieję, że pośpię. Chyba, że coś pojedzie konkretnego. Trzymam kciuki. Na razie, dobranoc. Tu wędka jest wyciągnięta jedna, na 30 był leszcz. Masakra. Ok, widać. Mam nadzieję, że to wszystko ustaje. Dobra. Zdałoby się wrzucić jakąś relację. Co tam w trawie skrzypczyk? Słuchajcie, was witam w ogóle z nowej wody. Jestem na nowej wodzie. Szybka akcja. I po skrócie chciałem wam tutaj sprecyzować, jak to będzie wyglądać. Tylko muszę sobie założyć ukulele. Gdzieś je tutaj mam. Tu. Bo coś słabo widzę. Przede wszystkim, słuchajcie, z tamtej wody wróciłem o kiju. Nic tam nie złowiłem, ale na pewno wyciągnąłem bardzo fajną lekcję. Przede wszystkim wybrałem się na tamtą wodę, bo pływając ja na pontonie, żona na subie, bo tak nieraz sobie pływamy, to zaobserwowałem tam, jak już mówiłem to wcześniej, amora, który sobie skubał liście trzciny. Postanowiłem to miejsce obłowić, tylko że wtedy była fajna pogódka, pięknie cisza, praktycznie flauta była, bardzo ciepło i te rybki tam sobie żerowały. Natomiast kiedy ja pojechałem, po pierwsze trafiłem w weekend na bardzo duży harmider i poczułem się tam naprawdę niebezpiecznie, bo było niebezpiecznie, ale o tym nie będę już mówił.
postanowiłem wjechać tam z ostro z kukurydzą. Nęciłem bardzo dużo kukurydzą, orzechem tygrysim, grochem klonowym, tą miejscówkę, gdzie zauważyłem tego amura, żeby te amury tam zachęcić do jedzenia tego futru. No i cóż, nęciłem, można powiedzieć, tydzień, bo nie miałem po prostu czasu i stanąłem na miejscówkę, przygotowałem sobie też futry oczywiście ze sobą i drugą miejscówkę nęciłem kulami. Tą miejscóweczkę na amura nęciłem bardzo nisko, blisko trzcin, a tą kulami nęciłem na 4 metrach i chciałem postawić kamerę, tylko nie było, że tak powiem, okazji do postawienia kamery ze względu na to ostre falowanie. Wiatr wiał z południowego wschodu, wiał centralnie w ten brzeg, gdzie ja byłem. Ostro bujało, dodatkowo jeszcze te środki pływające, typu motorówki, skutery i tak dalej. Więc wstrzymałem się z kamerką do odpowiedniego czasu. No i w końcu ta prognoza pogody zlitowała się. W pewnym momencie wiatr ucichł, to był bodajże poniedziałek czy wtorek już, poniedziałek chyba. Przepraszam, wtorek, tak. I chciałem koniecznie zaobserwować, co tam się dzieje na dnie. No i to, co zauważyłem na dnie, no powiem wam, że ogrom leszczy, podleszczaków i w ogóle białorybu. I kukurydza, którą sypałem, po prostu znikała w mgnieniu oka. I tutaj wam podam dla przykładu. Kto zdążył, to zobaczył sobie u mnie na Facebooku, na moim profilu live'a, którego wrzucałem, który trwał chyba tam 4 godziny, jeden następny trochę krócej, ale ogólnie chodziło mi o to, żeby pokazać, co się dzieje w ogóle z futrem, kiedy wpadają leszcze. Więc wiadro, w którym 15 kg kukurydzy wsypałem pod kamerę, znikło w pierwsze 2 godziny. Drugie wiadro, które wsypałem tego samego dnia, 25 kg, znikło w 3 godziny. No i później wsypałem następne wiadro tego samego dnia na noc. Cały czas ryby futrowały, leszcze futrowały. Natomiast w nocy niestety dopadło mnie wiatrzysko, woda rozległa, bo to jest 600 hektarów, więc no, zrobiło się bardzo niebezpiecznie. Głównie chodziło mi tutaj o to, że ponton, na którym jestem, zaczepy do lin są klejone na łączeniach materiałów i te naprężenia, które powstają w wyniku właśnie tego szarpania na fali, no jest taka moja obawa, że po prostu mogą się rozszczelnić. Tutaj te tylnie się rozszczelniły, musiałem je naprawiać, natomiast no niestety, ale miałem taką obawę i ze względów bezpieczeństwa w ogóle na swoje życie postanowiłem po prostu z tej wody zejść. Także w nocy schowałem się tylko za cyplem, żeby się przespać jeszcze do rana. Rano przyjechała po mnie żona z teściem. No i szybki plan na następną akcję, no bo jeszcze troszeczkę czasu mam. Więc mówię sobie, pojadę na następną wodę i popróbuję swoich sił na innej wodzie. Więc jestem tutaj na drugiej wodzie tego samego dnia, którego zjechałem z tamtej. Pojechałem tylko do domku się trochę ogarnąć. No i tutaj mnie moi kochani przywieźli. Cóż, znajduję się na wodzie, którą znam. Jestem na miejscówce, którą obławiałem raz. Natomiast jestem tutaj bez żadnego nęcenia, czyli łowię z marszu. No i tutaj wam podpowiedzieć chcę, co ja sobie tutaj upatrzyłem. Jest to jezioro w ogóle, gdzie bardzo łatwo jest się schować, bo ma bardzo zróżnicowaną linię brzegową, bardzo dużo zatoczek, także bez względu na silne wiatry, woda też bardzo duża, bo ma około 300 hektarów i tutaj można śmiało się gdzieś tam schować. Natomiast ja wybrałem sobie taki brzeg, który jest, można powiedzieć, takim neutralnym brzegiem, dlatego że wiatry, które będą wiały przez ten okres czasu, a będę tutaj, dzisiaj jest środa, czwartek, piątek, w sobotę i w niedzielę rano będę wracał, także będę tutaj 3 ponad doby, to ten wiatr będzie wiał z kierunków południowo-zachodnich, ma się obracać na południowo-zachodni i północno-zachodnie i w sobotę dopierdzieli fest, ale jeszcze później jakoś ma się tam obrócić na północne w międzyczasie, coś tam przekręcić się, więc ten północny tutaj nie bardzo, ale północno-zachodni jeszcze jakby cię mogę, że tak powiem. No i na tej linii brzegowej, gdzie ja jestem, z jednej strony jest zatoka i z drugiej strony jest zatoka, także tu można powiedzieć, jest taki jakby jęzor w kształcie serca i przyszedłem sobie taką analizę w głowie, że jeżeli będzie wiatr południowo-zachodni,
południowo-zachodni, to ryba będzie stała w tej zatoce, a jeżeli się odwróci na północno-zachodni, będzie tam dynać, bo jest płytko, to ta ryba wyjdzie i po linii brzegowej będzie się przemieszczać i być może pójdzie sobie na tą zatokę południową i przejdzie po tej linii brzegowej, gdzie ja tutaj będę obławiał i być może uda mi się ją w trakcie tego, jak ona będzie, słuchajcie, gdzieś tam sobie przepływać, to ją zachęcić do brania po prostu tym futrem. No i tak sobie to wszystko obmyśliłem. Gdyby, bo później jak się obróci ten wiatr na północno-zachodni, w nocno wiał, że ja tutaj nie dam rady wysiedzieć, no to ja się schowam w tą zatokę z lewej strony i tam sobie będę łowił w zaciszu, bo być może ta rybka tam też w tym zaciszu będzie w tej zatoce gdzieś tam sobie może chciała się schronić. Także tak sobie tutaj to wykombinowałem. Łowię pod zwalonymi drzewami. Tu znam miejscówkę jedną. Tu znam miejscówkę drugą, tylko że te miejscówki mają to do siebie, że one często zanikają. To znaczy się, wygląda to w taki sposób, jakby te ryby gdzieś znajdowały sobie lepsze miejsce żerowe i po prostu dlatego zostawiają te stare miejsca żerowe i ich po prostu tam nie ma, nie? Zaobserwowałem, że to się dzieje tutaj na tym jeziorze notorycznie i zmuszony jestem do tego, żeby po prostu szukać. Dlatego mam kamerę, będę tutaj kamerował gdzieś, może mi jeszcze starczy tej baterii, będę tutaj kamerował na dnie, będę szukał, patrzył i jak coś znajdę, to po prostu chlup i już zestaw leci. Także tutaj gdzieś tak to będę ogarniał. Także ja się biorę za robotę. Jeszcze pozmieniałem sobie tutaj szpulę, słuchajcie, jak mówiłem tam chyba wcześniej, czy nie mówiłem, to zmieniam. Mam zawsze szpule, które są do dalekiej wywózki i szpule, które gdzieś jak stoję blisko, to staram się łowić bardzo mocnym sprzętem i właśnie w tym przypadku pozmieniałem szpule, na których jest nawinięta tylko i wyłącznie strzałówka. Jest to Snag Leader 60 LB. Na jednej i na drugiej jest chyba trochę więcej jak 100 metrów, bo dowiązywałem. No i łowię pod zwalonymi drzewami, tereny bardzo ciężkie, więc potrzebuję mieć fest sprzęt. Na sztram będzie zasztramowany, więc nawet wręcz jakoś tam w jakiś sposób przywiązany do stojaka, żeby ryba nie wyciągła, gdybym spał wędki, a nie weszła tam w drzewa, czy tu w te drzewa, bo tych drzew zwalonych tu jest naprawdę bardzo dużo. To jezioro bardzo mi się podoba. Uwielbiam tu być na tym jeziorze. Nie wiem, co to jezioro jeszcze skrywa, bo tutaj to jezioro jest rozległe, duże i tych ryb jest naprawdę masę, bo kiedy łowię, to zawsze, za każdym razem nową rybę łowię i jeszcze mi się nie zdarzyło złowić tej samej ryby tutaj. Także dlatego po prostu lubię tutaj jeździć, bo zawsze jest coś nowego. Słuchajcie, więcej nie będę marudził, bo już wyszło tutaj prawie 10 minut gadania. Także ja się biorę się za robotę. Muszę opadać wszystko, zanęcę. Oczywiście, jeszcze tutaj krótko o kulach. Te same jak zwykle u mnie, standard. Z przewagą tego skołpiego, bo skołpi fruteis, ale u mnie przewaga skołpiego, bo na łowienie z marszu bardziej skołpiego. W woreczku mam pomieszane skołpi fruteis, ale zalane to jest glukiem skołpiego. Jedne jak i drugie kule dosyć intensywnie na sam początek, żeby tutaj ten bodziec dać rybkom do tego, aby gdzieś się zainteresowały. Co z tego wyniknie? Zobaczymy. Także ja zapraszam na kontynuację zasiadki i do następnego. Dobra, z racji tego, że pada, ja przygotuję sobie zestaw kroczek po kroczku i przy okazji wam pokażę. Któryś raz z kolei, jak robię zestaw multikombi ryki, z czego dokładnie? Tak jest. Czego by tu zacząć? Zacznę od... Może zrobimy go na styflingu fluorocarbon. Słuchajcie, 0,65 mm, 35 lb. To jest 35 lb. Mocny materiał. Utnę sobie kawałek najlepszymi nożyczkami, jakie w ogóle można zakupić najtaniej. Przede wszystkim chciałem wam tutaj zwrócić uwagę, że końcówkę tego fluorokarbonu ja sobie, zobaczcie, nożykiem ścinam, tak żeby go troszeczkę zarobić jak ołóweczek.
Chodzi o to, żeby później fajnie wchodził pod zacisk, ale to w trakcie Wam pokażę. Dowiecie się dokładnie, o co chodzi. Cyk i to wystarczy. Wiem, że nawet pod te mniejsze krimpy też można przełożyć właśnie takim naostrzonym kawałeczkiem. Dobra, to niech sobie będzie. Później odcinam sobie część miękką. Dark Matter 30 LB. Tylko że ja go robię podwójnie na multikombirgu oczywiście. Cyk. Może tu. Złożę sobie go mniej więcej na równo. Ni mniej, ni więcej. Dobra. Ok. Dlatego, że on, ten fluorokarbon ma dużą pamięć i będzie się zawijał cały czas, będzie przeszkadzał przy wiązaniu. Dlatego go rozprostuję nad parą, żeby był prościutki, żeby mi nie przeszkadzał. Ciągnę trochę chłodnym. Ciach. Materiał już mam prościejszy, już mi się tak nie zwija, więc biorę się za wiązanie. Przekładam sobie od spodu. Cyk. Jeden, dwa, trzy, cztery i pięć. Ciach. I przekładam sobie również przez tą pętelkę w tą samą stronę. Ciach. I obydwie wychodzą mi plecioneczki z jednej strony i pozostaje nic innego jak tylko pozaciągać materiał, więc czas najwyższy skorzystać z następnych narzędzi. Tyk. Troszeczkę sobie namoczę, żeby nie przypalić fluorokarbonu. No i jadę z koksem. Zobaczymy, czy pęknie, czy nie. On się trochę zdeformuje, więc go później znowu nad parą zrobię tak, jak trzeba. Teraz sobie naciągnę, pomagając kombinerkami. Te dwie końcówki. Każda strona chce, żeby była naciągnięta fest. Cyk. Teraz z kolei naciągam drugą końcówkę, łapię za fluorokarbon. Teraz już mam zaciągnięte wszystko tak, jak trzeba. O. No i czas najwyższy uciąć nadmiar. Cyk. Cyk. Taki kawałek mi wystarcza, zostawiam troszeczkę więcej, a to z racji tego, że założę tutaj i schowam go w tym ciężarku, który dociąża przypon. Widzę, że w środku mam jeszcze pozostałości, bo te ciężarki są wielokrotnego użytku. Ja sobie używam igły do tego, aby wyciągać te nadmiary pozostałości. Cyk, jest wyciągnięty do kosza. Ciach. I teraz czasem ciężko jest
przełożyć z tej strony, bo je się zakłada normalnie z boku, w związku z tym, że ten fluorokarbon jest gruby, to ja sobie go na spokojnie zakładam od przodu i później, żeby było widać, wkładam sobie tą końcówkę. Wszystko jest schowane. Cyk. No i czas na gumę, aby zacisnąć ciężarek. Gumę wkładam w środek. Zaciskam do środka. No i ściągam. Sobie, żeby jej nie było widać z żadnej ze stron. Pięknie wyszła. A nadmiar ucinam leciutko, naciągając. Cyk. I takim sposobem nie wystaje gumeczka ani z jednej, ani z drugiej. Dociągam do węzełka. Ciężareczek mam założony. Następna sprawa to, żeby nie zapomnieć o rurce antysplątaniowej, więc tutaj muszę się postarać, aby ją przełożyć już tym naostrzonym końcem. Ciach. Pięknie wyszło. Następnie czas założyć crimpa, którego jeszcze nie będę zaciskał. Jest to rozmiar S. Może teraz. O, ok. I tutaj w tym przypadku właśnie naostrzenie tego fluorokarbonu powoduje, że łatwiej jest go przełożyć przez crimpa. Cyk, już jest. Zakładam sobie od razu na drugą stronę crimpa. Cyk. O. I zostawiam na razie. Nic nie zaciskam. Biorę się za drugą część, czyli tutaj kontynuację. Więc muszę sobie uciąć kawałek rurki termo, która będzie mi służyć jako pozycjoner. Ok. Ja sobie oczywiście używam igiełki do ułatwienia sprawy. Cyk. Mamy to. Rurka założona. Następną sprawą jest haczyk. W moim przypadku jest to haczyk Hikara, rozmiar numer 1. Jak na razie do tej pory jeden z najmocniejszych haków, aczkolwiek już mi się zdarzyło, że też pękł. No i żeby haczyk założyć teraz na tą miękką część zestawu, używam sobie takiej igiełki do liderów robienia od zewnątrz do środka. Ciach. Cyk. I przekładam sobie. Dobra. Także mam przełożony haczyk tak jak powinien być od właściwej strony. To na razie idzie na bok. Mikrokrętlik na drugą igiełkę. Nie? Zakładam sobie mikrokrętlik na pętelkę D, która zaraz powstanie. Ciach. Mikrokrętlik jest w środku. No i czas założyć pętelkę na haczyk. Okay. To jest właśnie ta pętelka, która powstanie zaraz. Bardzo ważna część.
staram się, aby ta plecionka była ładnie ułożona od góry. Zakładam rurkę termo. No i zaczynam ją zgrzewać i wypozycjonować. Teraz sobie naciągam i wyciągam spod pary, niech sobie to przestygnie. I już pozycjoner jest gotowy. Ok, tak jak mówiłem, pozycjoner i ta część już jest gotowa. Jeszcze raz, może tak. Ta część jest gotowa. W tym przypadku haczyk, pozycjoner, wszystko jest łatwe do zmiany. Oczywiście to wszystko tutaj pracuje, cała ta pętelka. Początkowo trochę ciężej, ale gdy się wyrobi, często bywa tak, jeżeli się haczyk nadaje, jest ostry, to zgrzewam jeszcze raz termo i mocniej go zaciskam. Cóż, czas teraz wymierzyć odległość. Następnie wymierzam sobie odległość tak, żeby mi pasowała do piórnika, czyli muszę sobie zmniejszyć pętelkę. Cyk. Jeżeli robię dłuższy zestaw, dopasowuję sobie do dłuższej części piórnika. Ja to robię na swój sposób. Oczywiście, że nikomu nie każę tego tak robić, tak samo, ale proszę, to mnie w zupełności zadawala, więc biorę pod krimpa, tula i zaciskam, bo co prawda jest to eska, ale ja widzę, że crimp tool i tak maksymalnie się nie domyka, więc to mi w zupełności wystarcza. Super ładnie się zacisło. Nadmiar niepotrzebnej strony ucinam tak, żeby zostawić sobie kawałek ciach. Chodzi o to, żeby rurka antysplątaniowa zablokowała się w ten sposób. W momencie, kiedy zakładam zestaw przed wrzuceniem go do wody, ustawiam sobie go już tak. No i teraz czas wyprostować fluorokarbon. I naciągając leciutko paruję fluorokarbon na bok. Cyk. Teraz tą część drugą. Na bok. Ciach. I w taki oto sposób powstał piękny zestaw Multicombi Rig. Słuchajcie. O bardzo dużej wytrzymałości. Prościutki jak igła. Ostry jak brzytwa, przygotowany do tego, aby w każdej chwili można było zmienić na tej części haczyk ze wszystkim, z każdym podzespołem. W każdej chwili można ściągnąć mikroplętnik, założyć na kółeczku dłuższy włos, można zmienić na inny hak, nową rurkę. Bardzo praktyczny zestaw. Nie? Sztywny na twarde dno i tyle w temacie.
Witajcie po nocy. Słuchajcie, małe sprawozdanko z tego, co się działo w nocy. Więc postanowiłem oczywiście ustawić kamerę i wszystko nagrywać, co tylko się da. I udało się co nieco nagrać. Przede wszystkim stawiając zestawy, znalazłem tą miejscóweczkę. Była ona znowu przesunięta troszeczkę dalej. Także wszystkie zielsko, które wcześniej rosło, to już tak jakby zgniło i jest taki namułek nad dnem. Natomiast 3 metry dalej znalazłem czysty placyk, czyli to miejsce, w którym faktycznie gdzieś tam ryby przebywają, bo było odkryte piaszczyste dno, można powiedzieć, i troszeczkę muszli. Więc postanowiłem tą miejscówkę nagrywać i postawić tam zestaw. I ten zestaw tam stał. Stoi zresztą do tej pory. 2 zestawy. Nie szukałem innej miejscówki. No i taka sytuacja, że po prostu dorzuciłem kilogram kulek, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. W ciągu dnia trochę drobnicy się pokazało, parę leszczyków nęcone samymi kulami. I tam z początku wpadły 24 skołpi fruteis, dosyć mocno zalane glukiem tego skołpiego. No i tuż po 2 godzinach, jak się ściemniło, pokazał się sum w kadrze. Chyba 3-krotnie. 2 razy mi się udało go tam nagrać. Natomiast karpia nie widziałem żadnego. Wiadomych względów, jak sum, to raczej karpia nie będzie. Ten sum nie był jakiś tam wielki. Następna rzecz, jaka się pokazała, to był dosyć pokaźnej wielkości sandacz. Wszedł 2 razy w kadr. Raz pokazał, drugim razem pokazał pięknie zęby. Ja oczywiście nagrywałem przez całą noc. Rano postanowiłem zajrzeć, co tam w trawie skrzypczyk. No i okazało się, że właśnie trybki się pokazały. Nagrało mi się 9 godzin materiału, więc musiałem usiąść i to wszystko skrócić do maksimum. Wyszło mi z tego jakieś chyba 2 minutki. No i cóż, rano w związku z tym w ogóle, że przemieściłem się na drugą wodę, nie miałem czasu, żeby, słuchajcie, naładować baterię, więc dzisiaj rano postanowiłem podpłynąć i wyłączyć baterię z bojki nadawczej od kamery, żeby przeoszczędzić baterię, dlatego że jednak więcej się dzieje w nocy i chcę tutaj zaoszczędzić tej baterii i nagrać następną noc materiał, może zobaczyć, co tam się dzieje i podjąć jakieś kwestie, decyzje ewentualnie, jeżeli będzie taka potrzeba. Wyłączyłem monitory, wszystko i oszczędzam. Deszcze zaczęły padać i tym akcentem przejdę do prognozy pogody i dalszych planów. Więc powiem Wam, że już za dobę zacznie się tutaj bardzo silny wiatr, czyli sztormik przyjdzie z piątku na sobotę. W sobotę w południe będzie najsilniejszy wiatr, będzie wiał wiatr z kierunków północno-zachodnich. Dzisiaj w nocy najprawdopodobniej troszeczkę jeszcze przejdzie on tutaj na stronę taką północną. Dzisiaj jest, pokaże się, 12, czyli dzisiaj jest czwartek. Dzisiaj jest czwartek, także jeszcze sporo czasu. Ten wiaterek będzie północno-zachodni, zachodni taki będzie jeszcze teraz, później będzie północno-zachodni. Z czwartku na piątek będzie on tam się robił na troszeczkę północny. I o co chodzi? Kiedy ten wiatr z piątku na sobotę już będzie ostro wiał, ja tutaj będę za wiatrem, to za cyplem i w tamtej zatoce drugiej ten wiatr może spowodować, że jeżeli rybki tam się znajdują, a tu jest kupę zwalonych drzew, naprawdę masę za tym cyplem, to jest duże prawdopodobieństwo, że tamtą rybkę stamtąd przegna, dlatego że z tamtej strony jest sporo otwartej wody. Ta woda się będzie miała gdzie rozhulać, to po pierwsze. Po drugie, deszcz, który będzie padał, mocno ochłodzi wodę na powierzchni, no bo temperatura spadła do 10 stopni, także naprawdę maks spadła fest. I po drugie, wiatr, który będzie wiał, wywoła fale, które wymieszają tą wodę i
podejrzewam, że z płytkich miejsc ta ryba po prostu zejdzie na głębszą wodę. Dlatego ja obławiam tutaj 3,5 metra, nie jest to stosunkowo głęboko, ale jak na te miejsca dookoła i miejscówki, które mógłbym obławiać, to są miejscówki płytkie, więc postanowiłem tutaj się zatrzymać. No i mam taką cichą nadzieję, że jak coś tam wygoni z tamtej strony, to już te kule, które sypałem tutaj, bo wyłączając baterię dosypałem kilogram skołpiego o rozmiarze 20 mm i do soboty mam nadzieję, że to fajnie zacznie pracować. Oczywiście zacznie pracować, że mam nadzieję, że coś tam podejdzie. Taki mój plan. Co się dalej wydarzy, zobaczymy. Mam jeszcze możliwość przepłynięcia na miejscówkę, taką zatokę, gdzie mógłbym się schronić przed wszystkimi wiatrami północnymi, od północno-zachodnich po północno-wschodnie, ale tam jest stosunkowo płytko. No i w związku z tym, że temperatura spada, że deszcz będzie wiał, ta woda może się wychłodzić, natomiast będę obserwował, w którym miejscu będzie się kumulować najcieplejsza woda, bo rano już są mgły. Woda paruje ze względu na tą różnicę temperatur. I to jest też dobry bodziec na to, aby obserwować wodę, w którym miejscu, gdzie tam się kumuluje ta ciepła woda. Często nad ranem widać, w niektórych miejscach ta woda będzie po prostu cieplejsza. Ciach! I jestem znowu. Ciach! Ciarach, ciach. Czas najwyższy coś powiedzieć. Przepraszam, bo niedawno wstałem, bo bardzo późno się położyłem. Położyłem się o godzinie po czwartej, to było w każdym razie, czyli praktycznie nad ranem, już nie wytrzymałem. Siedziałem dosyć długo i obserwowałem, patrzyłem w kamerę, no bo chciałem wykorzystać do końca i wykorzystałem do końca baterię. Okazało się, że padła i wyłączyła mi się kamera, która jest druga już bateria na bojce nadawczej. Tą jedną baterię tutaj podładowuję trochę z drugiego akumulatora. Mam nadzieję, że mi się uda ją troszkę podładować i gdybym miał możliwość, to tam jeszcze ją włożę, żeby coś poobserwować, ale nie wiem, czy to będzie miało miejsce, dlatego że u mnie w głowie rodzi się drugi plan. Zaraz Wam powiem, o co chodzi. Dzisiaj jest piątek, 13 września, piątek, czyli ja jestem na pontonie siódmą dobę. No i przed chwilą widzieliście, co się pokazało przed kamerą. Postanowiłem sobie wcześniej takie założenie, że jeżeli będą się te śruby pokazywać drugą noc, to będzie oznaką, że ja na karpie tutaj nie mam co liczyć. No bo niestety, ale sum z karpiem w parze nie idzie. I powiem Wam, że to niedobrze, że one się to pokazują, bo dosyć sporo ich było. Ja nagrania zrobiłem, trochę ich tam wychwyciłem, ale ich tu jest o wiele więcej. A poza tym nawet kłapnięcia były w pobliżu tutaj tego pontonu, gdzie jestem, nie? Słuchajcie, normalnie to, co dzisiaj w nocy one kłapały, to aż kuźwa tutaj w tym regionie, gdzie ja stoję, to jest ich tutaj normalnie masę. To jest ich masa. No ale cóż, powiem tak. Akurat miały noc i żerowały, są tutaj, więc muszę. Wcale nie muszę, ale taki mam plan, żeby się po prostu stąd przenieść na te ostatnie dwie nocki, bo będę siedział do niedzieli. Bardzo mi zależy na tym, żeby właśnie być tutaj w ten okres, kiedy ta pogoda będzie się zmieniać na tą gorszą. Ta gorsza to nie jest deszcz, bo deszcz mi sprzyja jak najbardziej. Ten spadek temperatury mi po części teraz tak sprzyja, zaraz powiem dokładnie, o co chodzi. Natomiast sprzyja mi to, że przyjdzie wiatr. Ciśnienie dzisiaj idzie do góry, jest 1000, chyba tam 11 hektopaskali, ale najprawdopodobniej ono gwałtownie zacznie spadać dziś wieczorem, dlatego że ma być wiatr, silny wiatr z północy, północnego zachodu, głównie z północnego zachodu, i chciałbym się przenieść w miejscówkę, gdzie kompletnie będę za wiatrem. Tu też bym był za wiatrem, ale tam jeszcze bardziej będę odsłonięty, bo tam jestem praktycznie z każdych północnych kierunków, to byłem wcześniej zasłonięty. Tylko że to, co mnie tam troszeczkę tak zniechęca, to, że tam jest płytko. A temperatura, która spadła, dzisiaj było poniżej 10 stopni na plusie. Także woda paruje jak cholera, ale jest jeszcze ciepła, czyli jest nadzieja, że ta rybka tam jeszcze się schowa, że jeszcze coś tam będzie skubać, ale
to jest ostatnia deska ratunku, nie? Bo już nigdzie indziej nie przychodzi mi tutaj. Znaczy, byłoby jedno miejsce na Głębokim, nie? Sęk w tym, że musiałbym poświęcić sporo czasu na szukanie miejscówki, a już nie mam czym, po prostu. Nie mam czym wyszukać tej miejscówki i nie chciałbym tych dwóch ostatnich nocy tak po prostu na pał odstrzelić, bo to byłoby bez sensu raczej, nie? Wolałbym tutaj trzymać się jakiegoś sensownego planu, który wynika w trakcie zasiadki i jak widać, a tego nie lubię robić, zmiany planów, ale jak widać, no niestety życie, i to powtarzam wielokrotnie, to co sobie założę nie zawsze się spełni, dlatego że życie ułoży swój plan i pod niego niestety, ale trzeba będzie się dostosować. Poprzednio prognoza pogody mnie wygoniła, teraz kuźwa znowu sumy. Co ciekawe, one się bardziej zainteresowały raczej kamerą niż kulami, dlatego że w ogóle nie pobierały tych kul. No i niestety nie złowił się nawet żaden, bo tak jak obserwowałem na kamerze, to kule dosłownie jedynie zmieniały swoje pozycje, bo dlatego, że one tam pływały, tam w jednym momencie widać w zwolnionym tempie, jak gdzieś tam ono bokiem, ogonem majtnął i te kule tam przytulała się tam jakaś jedna z nich na bardzo bliżej kamery. No i to taka sytuacja właśnie, nie? Także kiedy będzie taki drapieżnik jak sum, to ja na karpie nie ma co liczyć i to każdy, kto łowi karpie, dobrze o tym wie. Dlatego tutaj to jest właśnie ten scenariusz, który przyczynił się do tego, żebym ja zmienił plan. No i to jest w sumie tyle. Dzisiaj popaduje i będzie popadywać cały dzień i to bardzo fajnie. Tylko że znowu ten deszcz spowoduje, że ta woda po wierzchu, ona mocno się ochłodzi, a jak przyjdzie wiatr, to wymiesza tą wodę i na płytkich miejscach ta woda będzie po prostu już chłodna, ale tylko w miejscach, gdzie ten wiatr będzie tą wodę nawiewał. I teraz, jakbym pojechał w tą zatokę, tak sobie to analizuję, i tam będzie za wiatrem, no to tamtej wody nie wymiesza i ta woda tam będzie najcieplejsza. Jest duża szansa na to, że z okolicznych zatok, tam gdzie będzie nawiewać, a tu są zatoki właśnie te wschodnie, gdzie będzie wiało centralnie, kuźwa, z północnego zachodu w nie, to ta zimna woda, która leci teraz, ochłodzony deszcz powietrzem, 10-stopniową temperaturą, zacznie być napychana przez wiatr w te zatoki tu po mojej prawej strony i z tej płytkiej wody ta ryba się może skumulować tam, gdzie będzie najcieplejsza. Najcieplejsza woda w takim przypadku będzie w płytkiej zatoce, za wiatrem kompletnie i ona tam się będzie kumulować też, nie? Tam się utrzyma najdłużej, dlatego mam taki bodziec i taki plan, żeby po prostu sobie tam w tą zatokę zapłynąć i ostatnie dwie noce przesiedzić. Tyle z mojej strony na tą chwilę, nie będę biadolił więcej, bo tutaj nie ma co filozofować i tyle. Dobra, robaczki, ja już podniosłem kotwicę i przemieściłem się tutaj troszeczkę za cypel i tam za cypem z prawej strony jest ta zatoka, w którą ja będę wpływał. Ale może mi się uda wam coś pokazać. Moja lewa burta najpierw, czyli ta burta. Tutaj widać brzeg. Proszę bardzo, ten brzeg mogę śmiało pokazać, bo takich brzegów jest tysiące. Tutaj w ogóle nie ma żadnej pary wodnej. I to jest strona wschodnia. Tutaj nawiewa teraz wiatr. Tego wiatru za bardzo nie widać. On się będzie nasilał. Ale jest ten wiaterek, bo gdybym chciał pokazać na przykład po koronach drzew, to już go będzie trochę widać. Zawsze wiatr na wodzie głuszy i fale głuszy deszcz. To jest z praktycznego punktu widzenia, kiedy byłem rybakiem. Ten wiaterek tutaj zaczyna podwiewać i tą wodę ciepłą bardzo szybko stąd wygania. A teraz strona, słuchajcie, zachodnia. Tu wam chcę pokazać stronę zachodnią, tylko bardzo delikatnie, żeby za dużo nie pokazywać. Muszę jakoś to ogarnąć pomalutku. Zobaczcie sobie na stronie zachodniej przy samym cyplu, ile tam jest, zobaczcie jak paruje. I to wychodzi z tej zatoki, bo z prawej strony już jest zatoka. Tam będę wpływał, to jest to o czym mówiłem, to będę tam wpływał w prawo właśnie. Wybaczcie, za wiele nie pokazuję, bo tak podejrzewałem, że jak przyjdzie wiatr północno-zachodni i przyjdzie deszcz, to ta woda najdłużej ciepła zostanie właśnie w takiej zatoce, która będzie odsłonięta od wiatru i od prądów, bo prąd wody
płynie w tą stronę tutaj i zakręca tam do tej zatoki. A tutaj na cyplu za mną ta woda się po prostu kręci, tak się kumuluje, nie? I dlatego tam jest woda najcieplejsza. Warto jest obserwować takie miejsca, takie zjawiska. Tak samo jest na w okresie wczesnowiosennym. Zawsze na głębszych wodach i na dużych wodach widać, gdzie kumuluje się ciepła woda. To zazwyczaj są dobre warunki na łowienie na zigriga, na wodach takich rynnowych, podobnych do dobra klasztornego, czyli głęboko spad przy brzegu i gdzieś tam one sobie regulują tą temperaturę właśnie w tych cieplejszych partiach wody, w toni wodnej, nie? Dobra, ja się przemieszczam dalej w takim razie, ustaję się tam, ale zestawy dopiero wywiozę wieczorem, dlatego że jest godzina, która? Jest godzina, ciemnota, jestem bez okularów, 10:47, czyli w miarę szybko się przemieściłem, bo jestem już bardzo bliziutko. Tak, na boso porozbierałem się, żeby nie zmoknąć za dużo. No i lecę z koksem. Na razie. Mokre, popada, ale taki deszcz dla matrosa to jest rosa, słuchajcie. No i co wam powiem, jaki plan. Stoję na sztram, jest godzina 11:30, no i wędeczki jeszcze nie stoją. Wędki dopiero polecą do wody gdzieś w granicach godziny 19, tak przed samym ciemakiem, bo nie chcę dać żadnego bodźca wcześniej dla tych drobnych rybek, żeby one mnie tam hałasowały i gdzieś tam nasz rumor tam na dnie przy tych zestawach. A zestawy oczywiście będę stawiał te same multi-kombi rigi, czy też kombi multi-rigi, jak kto woli. W siatce PVA w środku kule będą 20 i 24. No i cóż, niedużo kulek. Tym razem polecę na minimum, na punktowo i zobaczę, czy to się sprawdzi. Jedna wędeczka pójdzie bliżej brzegu, w chaszcze dosłownie same, a druga troszeczkę dalej, z jakieś 5-6 metrów od brzegu. No i zobaczymy, czy coś w nocy na to się skusi. Na pewno zostanę tu już ostatnie dwie noce, nie będę już więcej kombinował, bo nie chcę hałasować i w ogóle nie ma sensu więcej przemieszczania się, bo znalazłem to, czego chciałem. Jeszcze fajnie byłoby, żeby gdzieś tu się rybka pokazała, to by zwiększyło jakieś moje szanse. No nie? Ja sobie za ten czas pokręcę zestawiki, no i poczekam, poobserwuję, troszeczkę sobie odpocznę, wyschnę, a wieczorkiem zaczynam działać. Także do zobaczenia, zobaczymy, co będzie w nocy. Jutro zdaję relację, ewentualnie na sam koniec już. Do zobaczenia. No i pada, i pada, i pada. Ci na stojaku wędki jeszcze nie rozwiezione. Starałem się coś zaobserwować, ale no przeciwności losu. Deszcz pada od dłuższego czasu i to momentami ulewni i będzie tak do 5 rano. Godzina 16:57. No i ciśnienie leci w dół, 1014 hektopaskali, prawie 1015. Będę musiał jakoś miejscówki poszukać na tym deszczu, bo nic nie zaobserwowałem, zero życia przez ten czas. Troszeczkę deszcz przeszkadza, no niestety. No ale to, że się nie pokazują, to nie znaczy, że ich tutaj nie ma. Może gdzieś tutaj w pobliżu będą. Postaram się ich skusić do współpracy, jak będą. A jak ich nie będzie, no to trudno, trzeba będzie wrócić o blanku. No ale nie przesądzam, jeszcze dwie doby przede mną na razie. Okej, Romaszki, teraz tak.
z ostatniego wyjścia wynika, że nic nie mogłem zaobserwować, dlatego że padało i to bardzo intensywnie do rana następnego dnia. Natomiast no, postawiłem zestawy już tak, jak mi gdzieś tam przyszło na myśl. Nie sugerowałem się niczym dosłownie wcześniej. Chciałem po prostu sprawdzić, czy rybę jest na płytkiej wodzie. Po nocy niestety rybki nie było. No i zacząłem obserwować na drugi dzień. I jeżeli na przykład nie mogę nic zaobserwować na wodzie, to sugeruję się tym, co się dzieje nad wodą. Co może mieć i jaki wpływ nad wodą, coś, co się znajduje nad wodą. I tutaj Wam pokażę miejscówkę, którą również obławiałem. Na drugi dzień obstukałem, opatrzyłem, co jak tam na dnie jest. I po pierwsze, w okolicy tego miejsca, który mnie zainteresował, jest zwalone drzewo, przy którym stoi jeszcze kamera. Wrzutkę Wam zrobię już na sam koniec, co tam się działo w nocy. Jeszcze wykrzesałem trochę baterii i stoi ona sobie jeszcze dosłownie tutaj, ale zaraz ją będę ściągał. A tuż obok moim bodźcem takim, który mnie tutaj zachęcił do tego, żeby tutaj z okolicy stawiać zestaw, jest właśnie ten owoc. Przede wszystkim tutaj rosną nad samą wodą jeżyny. Te jeżyny dosłownie rosną nad samą wodą. Tuż pod tymi krzewami jest ponad metr głęboko. Widzicie tutaj zwalone drzewa, jedno, drugie, tu skupy zwalonych drzew. Ja się musiałem trochę odsunąć, żeby znaleźć czyste miejsce, fajne, twarde, dosyć sporo muszli. I podejrzewałem, że coś tutaj będzie się gdzieś przemieszczać. Następny owoc, nie wiem co to jest za owoc, piszcie w komentarzach. Rośnie tuż po prawej stronie, też nad samą wodą. Proszę, tutaj. No i jeszcze jeden owoc, który rośnie, lub to jest kwiat, nie wiem, rośnie z lewej strony. Nie mam pojęcia co to jest, nie jest to żadna wiśnia, nic kompletnie. Po prostu rośnie również nad wodą. Teraz mnie akurat tutaj fajnie nawiewa, to będzie bliżej widać. To jest chyba jakiś kwiat, ale na pewno ma też jakieś owoce. No i to mi właśnie dało. No i słuchajcie, to jest, wygląda tak jak jarzębina, nie? I nie wiem, czy to nie jest jarzębina. W każdym bądź razie te owoce wszystkie rosną sobie tutaj nad wodą. I to jest bodziec, który tutaj dziś kazał mi szukać, mój instynkt kazał mi szukać miejscówki na dnie. Ja musiałem się trochę odsunąć, tak jak mówiłem. No i następna sprawa jest to strona wschodnia zatoki, gdzie słońce dosłownie świeci centralnie, tutaj. Niestety ani ciepła woda, ani nic z tych rzeczy nie pomogło, nie było brania. Podejrzewam, że potrzebowałbym tutaj troszeczkę więcej czasu i powiem Wam, że takie jeżdżenie na rybki i szukanie takich miejsc powoduje, że już na przyszły sezon zapewne będę tutaj szukał rybek. Będę to miejsce, powiedzmy, donędzał, bo jest to bardzo ciche miejsce. Tutaj nie ma dostępu w ogóle z brzegu, żeby tu jakkolwiek łowić, bo tu jest po prostu duża ilość zwalonych drzew, nie? Także sugeruję się takimi rzeczami. To są podstawy dla mnie, które powodują, że wybieram te miejscówki. Jeszcze jedna sprawa jest taka, że w ogóle tutaj jest bardzo duży nawis olch nad tym brzegiem. Jest tu masę olch. Tutaj nie ma jak w ogóle wejść, bo tutaj jak sprawdzałem, przy samym brzegu jest muł i chcąc wejść przy tych korzeniach, a ja mam 1,80 m, cały wpadłbym pod wodę, nie? Zestaw stawiałem pierwszy z prawej strony tego drzewa zwalonego w okolicach 3 metrów od brzegu, żeby się odsunąć od tych drzew na sztywniaka. No i drugi zestaw stoi w okolicach tego zwalonego drzewa. Tam dopiero w odległości 6 metrów znalazłem czysty plac, w którym to w nocy busowały lesce. Piękne miejsce, piękna miejscówka, nowa miejscówka dni. Tą miejscówkę nazwę Jeżynka. Pamiętajcie, w przyszłym roku jak będę kręcił film na Jeżynce, to znaczy, że będę tutaj i tu na pewno wrócę. Powiem Wam, że pomimo to, że nie złowiłem rybki, jestem bardzo zadowolony z tej zasiadki. Nabrałem znowu więcej doświadczenia. Znalazłem kilka nowych miejscówek. No i doświadczyłem suma przed kamerą po raz pierwszy. To jest też bardzo fajne. Także trzymajcie się, robaczki. Ja tym akcentem kończę. Zwijam się. Spindalam do domku, do rodzinki, bo już jestem stęskniony. Zagrzać się, bo już tak gaz mi się kończy.
W nocy było stosunkowo chłodno, kurka wodna, ale 10 dni przepękałem. Jestem naładowany przede wszystkim tym, tą ciszą i spokojem. I cieszę się, że wróciłem w tą zatokę, bo nie wiem, czy słychać, ale mocno wieje. I z tamtej strony, gdybym został tam, gdzie są sumki, najprawdopodobniej dostałbym mostu w kość. Także trzymajcie się ciepło i do zobaczenia następnym razem. A ja tymczasem zarywam na północ do Norwegii i myślę, że tam coś postaram się połowić. Bye.